Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron. Dzisiaj nietypowy dzień, bo na kanale w sumie już jeden wywiad był z Łukaszem, z fizjoterapeutą, i dzisiaj nietypowo przed wami, tutaj przede mną, pojawi się gość niespodziewany, a będzie to Woron Kolarzyna, tegoroczny uczestnik Mistrzostw Świata, tak, Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie odbędą się w tym roku, po raz pierwszy w ogóle w historii, i jednym z zawodników jest właśnie Woron Kolarzyna, który zaraz tutaj przed wami się ukaże i zadamy mu kilka jakichś, no, nietrudnych pytań, żeby trochę nam opowiedział o sobie i o tym, jak to wszystko wygląda. Jakieś pytania mam przygotowane, także zapraszam. Zapraszamy cię, Woronie, tutaj na siedzisko. No, dzień dobry. Pokaż, dzień się dobry widzom. Ja tu tak z rowerem, jak to nie problem. Tak, postaw sobie tutaj rower. Postawię, nie jakoś ma problemu. No, dziękuję bardzo. Stoi masz. No dobra. Jakbyś mógł nam się przedstawić wstępnie, już powiedziałem kilka słów, także proszę. No jasne, że mogę się przedstawić. Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Kolarzyna. Znany jako Woron Kolarzyna, prywatnie Paweł Woronowicz, miło mi, witam was serdecznie. No dobra, także Pawle Woronie Kolarzyno, jakbyś mógł nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rower i w dodatku szosowy, bo to jest bardzo ważna kwestia do podkreślenia, że to jest właśnie, dlaczego rower szosowy? No, bardzo ciekawe pytanie, dlaczego akurat rower i rower szosowy. Rower dlaczego? Na rowerze zawsze lubiłem jeździć, to myślę, że każdy powie. Może nie każdy, większość. To bardziej takie skomplikowane będzie, jeśli chodzi o rower szosowy. Miałem kiedyś MTB-ka po komunii, jakąś tam damkę, ale zawsze oglądałem gdzieś tam Lensa czy Winokurowa. I zawsze Jana Urlicha, i zawsze gdzieś tam chciałem być jak oni, jeździć na tej szosie na baranku, taki schylony, zgarbiony, i cisnąć. I od samego początku robiłem wszystko, jakieś tam te uchwyty, wszystko przerabiałem, jakieś sliki, opony, żeby mieć jak najszybszym, jak najniższej pozycji. No i chyba to dlatego szosa, bo od początku mi się to podobało i na MTB-ku gdzieś tam jakieś próby były, ale to nie moja bajka. Asfalt, szosa i tylko szosą po szosie. Także tak to wygląda. Dobra, dzięki. Już wiemy, skąd się wzięły chęci i predyspozycje do tego, żeby Woron jeździł na szosie. To teraz nam powiedz, jak długo jeździsz? Jak jesteś w stanie określić nam, jak długo jeździsz na tej szosie? Jak długo jeżdżę? Czyli taki rower lepszejszy po komunii, damka, góral z bagażnikiem światła, wiecie o co chodzi. Później był rower taki, no nie wiem czy to MTB, no jakiś tam góral wtedy mówili na to. I to była druga gimnazjum, gdzie był ten rower, i od tego momentu mogę powiedzieć, że no takie jeżdżenie było intensywniejsze, bo już było od pierwszego licznika gdzieś tam, no tak 5000 km robiłem rocznie, więc od, dajmy na to, tego 13-14 roku życia, takie jeżdżenie, gdzie mogę powiedzieć, że jeżdżę. Później po wyjeździe za granicę jeździłem tylko wtedy, kiedy byłem w kraju, ale jeździłem, nigdy nie olewałem. No i odkąd zacząłem YouTube'ować,
czyli będzie 3 lata, od 2019 przywiozłem sobie po raz pierwszy rower tam do Niemiec, no i, że tak powiem, miłość stara nie rdzewieje i jak widzicie, porobiło się. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o moją długość jazdy. Okej, dobra. Wiemy już, o co chodzi. To teraz bardzo trudne pytanie. Jak to się w ogóle stało, że wystartujesz w Mistrzostwach Świata? I jak to się stało? Po prostu w tamtym roku uczestniczyłem w Race Around Poland. Wyścig, no po prostu organizacja mnie zachwyciła. Zapisałem się już na całość, cały dystans. Miał być to na początku z supportem, potem koszta, jak się okazało, no są kosmiczne i przynajmniej dla mnie. No i zrezygnowałem z tego supportu i chciałem pojechać solo cały dystans. I 11 listopada była wiadomość, komunikat na stronie właśnie organizatora, że w tym roku będą organizatorami pierwszych Mistrzostw Świata i powiem wam, w tym momencie koszta, jakie są z tym związane, odepchnąłem na drugi plan i po prostu robię wszystko, żeby tam pojechać. Zacząłem robić wtedy, no i jedziemy. Tak to wygląda. No to Woronie, kiedy odbędą się, gdzie? Opisz nam, tak w skrócie, przebieg trasy, jeśli to nie będzie problemem. No to Mistrzostwa Świata, dzisiaj nagrywamy, mamy sobotę, w przyszłym tygodniu, czyli będzie to 15 lipiec. No odbędą się w Warszawie, start i meta mamy w Warszawie. Dystans, jaki jest do pokonania, jest 3600 km. Ogólnie myślę, że to nie jest jakiś kosmiczny dystans, ale jak weźmiemy pod uwagę to, że mamy limit czasowy, na którym, w którym musimy się zmieścić i w ciągu doby mamy przejechać od punktu do punktu, może to nie byłby problem, gdyby nie to, że każdy ten odcinek jest inny, tak? Bo dajmy na to, pierwszy odcinek ma 330 km, jest płaski, więc 24 godziny zrobimy go bez problemu i zdążymy odpocząć. Ale już na przykład kolejne odcinki, gdzie zaczynają się góry, drugi to jest taki pół na pół, trzeci, czwarty, piąty i szósty to już są same góry, więc tutaj te 200, te 300 km, bo odcinki są tak mniej więcej podzielone, będą już bardzo ciężkie, no i myślę, że tutaj bardziej nastawienie psychiczne i taktyczne do tego, żeby to zmieścić się w tym limicie, będzie kluczowe. No i metę mamy w Warszawie, ostatnie etapy, czyli od 6 mamy z górki, od Szklarskiej Poręby, jedziemy cały czas, że tak powiem, po płaskim. Ostatnie 6 etapów, dajmy na to, jak uda się przejechać, to będą już takie nietrudne, ale trudne ze względu na to, że mamy już 1800 km w nogach i praktycznie całość była wymęczona na górkach. Także tak wygląda ten wyścig. No to powiem ci, będziesz miał przeprawę ogarnąć całą Polskę dookoła. Także ja trzymam osobiście kciuki. Dobra, to teraz powiedz nam, kto cię trenuje, że czujesz się na siłach ogarnąć taki duży wyścig, duży dystans, bardzo długi dystans. No i jakby nie było, będzie trwało to oby mniej, nie dlatego, że nie dojedziesz, ale po prostu no 12 dni takiej morderczej walki to trochę będzie. Kto cię trenuje? No stety, niestety nie mam trenera. Okej, to teraz jakbyś nam powiedział mniej więcej, jak wyglądają twoje przygotowania, skoro nie masz trenera, jak to u ciebie wygląda? Znaczy trenerem, no jestem sam w sobie. Jak wyglądają moje przygotowania? No, jak wiecie, tutaj z drugiej strony jest bardzo ważna informacja, czyli kolarstwo kontra zespół Elita Drażliwego. Nie jest łatwo mi jako
posiadaczowi tego choróbska się trenować, bo tak, ciężko z dietą, ciężko też jest określić to, jak wygląda, jak ma wyglądać trening ze względu na brzuch. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Kolejna kwestia, pracuję na etacie, więc to też nie jest tak łatwo, a pracując na budowie, to no, sam fakt, że pracuje się na budowie, już nam mówi to, że po ciężkiej pracy lecimy jeszcze na trening. Także no, stosuję taką metodę, no nie wiem, prób i błędów to może nie, ale no, staram się jak mogę, no nie będę tutaj na razie zdradzał, jak to wygląda. Będę chciał wam nagrać o tym treningu, który stosuję gdzieś tam po mistrzostwach, także w tej chwili nic nie chcę się rozgadywać, bo to jest w sumie wywiad, a nie to, żeby wam opowiadać o tym, jak wygląda mój trening. Także ogólnie nie mam trenera, trenuję sam i jak na razie progres jakiś jest, więc jestem z tego mega zadowolony. No to ciekawie. Okej. To w takim razie, jak widzisz swoje szanse w tak trudnym wyścigu? Jak określasz swoje te szanse? Tymi szansami to bardzo dobre pytanie, bo trzeba wziąć pod uwagę, że tu jest 3600 km, przewidywany czas jest 12 dni i tutaj moim zdaniem każdy ma szansę. Kluczową rolę na pewno odegra taktyka, w tym doświadczenie bardzo. No ja jestem, że tak powiem, świeżakiem w ogóle w ultrakolarstwie, w ogóle w kolarstwie. No, zawodnicy, którzy wystartują, to już są naprawdę doświadczeni zawodnicy na arenie międzynarodowej, także tutaj mimo wszystko, no, nie wiemy, co stanie się na 4., 5., 10. etapie i myślę, że każdy z nas ma szansę. Psychika zagra bardzo dużą rolę. Co jeszcze? Psychika, taktyka. No i szczęście, moim zdaniem, bo nie wiadomo, co wydarzy się na trasie. Nie rozumiem. Dobra, to teraz tak, jakbyś mógł nam się pochwalić w ogóle, na jakim rowerze zamierzasz to pokonać, czy będzie jakiś drugi rower i jak to będzie wyglądało, bo widzę, coś tam za tobą tam stoi. Na jakim rowerze pojadę? No tak jak widać, no tutaj jest ze mną Fuji SL karbonowy, jakieś tam lepszejsze kółka. Będzie lemontka, co tu dużo się rozgadywać, tak, no. Będzie ze mną jeden rower, nie biorę więcej rowerów. Także tak to wygląda. Nie będziemy jakoś się długo męczyć, bo wiadomo, niedługo mistrzostwa i chcesz się przygotować. Jakbyś mógł tutaj widzom wspomnieć, napomnieć, czy można cię jakoś w jakiś sposób wesprzeć, czy można ci jakoś pomóc, w jakiej formie i jak to wygląda? Znaczy tak, jest forma w postaci postawienia mi kawy. Myślę, że to będzie taka najprostsza forma, bo, że tak powiem, nie wymaga nie wiadomo jakich kwot, ale postawienie zwykłej kawy wirtualnej może nam pomóc, bo, że tak powiem, jedna, druga, trzecia, dziesiąta kawusia i już jest jakaś kwota, także na pewno nam to pomoże na trasie, czy zatankować samochód, czy nawet gdzieś tam zjeść jakiś obiadek. Także jeśli macie ochotę i chcielibyście wesprzeć Worona Kolarzynę i być w takim wirtualnym uczestnikiem i członkiem naszej grupy szosowej, w sensie naszego teamu Szoso po Szosie, zachęcam, nie namawiam do tego, żeby nas wesprzeć i mieć jakiś swój mały udział w tym, no myślę, że dużym wydarzeniu, jakim są pierwsze w ogóle w historii Mistrzostwa Świata, czyli zawody bardzo wysokiej rangi, gdzie wyżej mamy tylko olimpiadę. Także jeśli chcecie, zapraszam, no i dziękuję. No cóż, ja mogę ze swojej strony jedynie tylko was zachęcić, jeśli, tak jak tutaj nasz gość wspomniał,
zechcielibyście być w teamie szoso po szosie w formie takiej wirtualnej i mieć jakąś swoją małą cząstkę tego, to linki do postawienia Woronowi kawy będziecie mieli w opisie filmu. Dobra, no to teraz tak pod koniec, jakie w ogóle nastawienie, jaki masz nastrój przed tą całą, no myślę, że dobrym słowem będzie wyprawą. Jak moje nastawienie? No nie mogę być nastawiony na to, że będę ostatni, bo w sumie po co jechać, tak? Myślę, że bardzo fajnie, cieszy mnie to, jak team mi mówi, że po prostu wygramy, tak? I z takim nastawieniem jedziemy. Nieważne, jakie mamy szanse, ale ważne jest to, żeby mentalnie być przygotowanym na zwycięstwo i po to jechać, tak? Bo gdyby sportowiec myślał, że jedzie na zawody po to, żeby być ostatni, to myślę, że nie mielibyśmy żadnego rodzaju rywalizacji sportu i tym podobne. Także no, ja jestem nastawiony pozytywnie i na to, że wygram, bo nie mogę być nastawiony na to, że przegram, bo wiadomo, psycha wtedy sama siada od samego startu i naciśnięciu po przekręceniu pierwszy raz korbą, że nie jadę, po co, bo będę ostatni. Także nastawienie jak najbardziej pozytywne na wygraną. No rozumiem. Czy chciałbyś jeszcze, Woronie, coś dodać na koniec? Co bym chciał dodać na koniec? No chyba dziękuję za fajny, szybki, krótki i treściwy wywiad. Tak, jeśli chcecie, to jeszcze raz powtórzę o tej kawusi. Śledźcie na Instagramach. Zapraszam do klubu Szoso po Szosie na Strawie, do obserwowania mojego profilu na Strawie. Jeśli interesuje to Was, jak Woron Kolarzyna śmiga, gdzie śmiga, po ile i jak to wygląda, także zapraszam na fanpage na Facebooku. Także dziękuję. Dziękuję już w imieniu prowadzącego, że dotrwaliście do tego momentu. W takim razie ja życzę tutaj naszemu zawodnikowi zdrowia przede wszystkim, wiatru w plecy i jak najlepszej pogody. Także cóż, ja chciałbym Wam też na koniec zaznaczyć, że jeśli macie jakieś pytania tutaj do naszego gościa, piszcie w komentarzach, to po wyścigu postaramy się coś nowego nagrać, jeśli będą jakieś pytania. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję za przybycie gościowi. Ja również dziękuję. Pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się. Hej. Hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.